Dobra, mamy typeczka. Pierwszego naszego, poważniejszego. O nie. Och no. O nie. Nie rób mi tak. Nienawidzę tego. God damn it. I co? To! Oj typeczku. Oj typeczku. Pożałujesz tego. Zaraz czeka nas wyszowanko. Skoro chcesz tam to spać, no wiesz co, nie chodzi o to, tylko jakby to będzie psuło cały zamysł serii, nie? Jakby granie z kimś, to kurde no... Chodzi o to, żebym jakby grał cały czas czterogwiazdkowymi postaciami. A obecność osoby z wyższym poziomem jakby zabije cały pomysł, nie? Nie! Idziemy zwiedzać jeszcze. Tu gdzieś powinny być skrzyneczki. Skrzyneczki. O, 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 o. Dzień dobry. Yeah. Najsik. Idziemy jak burza, słuchajcie. Idziemy jak burza. Może chociaż brońkę ci ulepszę troszkę? Co ty na to? Żeby troszkę większe obrażenia zadawać? Pięknie. Idziemy, idziemy. Wyjaśnić typa. Pierwsza walka z nim była stosunkowo zabójcza, szczerze mówiąc. Jak pierwszy raz grałem, w sensie, nie? No! Dawaj! Lecim! Mam tarczę, też się potrafię kręcić, patrz. O kurde, dobra, nie mam tarczy. Teraz ja. Kurde, intensywna walka. 55 obrażeń zadajemy, nice. Cwirlem, a nie. Dostał po ryju, kurde. Patrzcie, patrzcie, leży. Esa. Uwaga, uwaga. Bang. 12% crit rate'ika. HP 100%. Wiecie co zrobimy? Byśmy zrobili tak. Tak. I teraz patrzcie to. I teraz patrzcie to. Na czwarty level. Lecimy. Artefakt z atakiem. Nie mamy consumable'ów dalej. Plus 2. Def. Tu gdzieś powinny być skrzynki u góry, prawda? Oj. Pięknie. Elektro? What? Jest duża szansa, że teraz z banneru z Raiden dostaniemy... Nie. Że z banneru z Raiden dostaniemy... Raiden, bla. Dostaniemy Benecika. Jeżeli tak się stanie, no to będziemy ustawieni już. Tak, no, bardzo konkretnie. A dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, pani. Mariorie, co masz? Mariorie, co masz do sprzedania? Kurde. Pamiętam jak na początku grałem, pierwszy raz, to bałem się to kupować, bo nie wiedziałem czy mi to się przyda czy nie. Ale, biorąc pod uwagę fakt, że to nam będzie tutaj bardzo, bardzo potrzebne, przede wszystkim te dwie rzeczy teraz, bo to kupimy od razu. Wiecie dlaczego? Pewnie nie wiecie. Ja wam powiem zaraz, nawet wam pokażę. Dobrze, przestań, ja wiem o co chodzi. O, proszę bardzo. Ascent. Aha, nie mogę. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. To jest dosyć istotne. Czy chcemy kupować? Nie, nie chcemy kupować. Chcemy kupować, tak, chcemy kupować. Przepraszam. Ale nie jedzonko. A nie możemy, okej. Okay. To nie chcemy jednak. Nie chcemy. Nic się szybko nie robi. 20 minut za sausage'a. Kurde, kiełba się robi 20 minut. Co tutaj dostaliśmy? Nic ciekawego. Ale zaraz dostaniemy mieczyk w ogóle, pierwszy nasz taki konkretny, physical damage bonus. Także dostanie go na pewno Kaja. O, możemy łyżka puścić. Puszczamy. Uwaga. Benecik. Nie. Ale to nic, to nic. Magic Guide. Jeszcze nie wypadło, ale masz jeszcze 80 łyżków. Ej, no to spoczko, bardzo spoczko. O nie. Przeciwnicy. Już? Już, dziękuję. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Tak. Tak. Wow. Patrzcie, jacy jesteśmy już OP. O, 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 Valberi właśnie. Idziemy od razu po waypointa ogarnąć, czy tego sobie aktywować. Grasz. W co grasz? O, silly. O, i skrzynka. O, 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 o. I mamy challenge, nasz pierwszy challenge, kurczę. I robimy raz, dwa, trzy. I cztery. Ej, cztery. Ej, cztery. Pięknie. Ej, wiecie co bym chciał dostać, kurczę? Ningguang na przykład, albo Yunfei. W
Fajnie by się nimi grało. To się nigdy nie grałem. Nigdy nie robiłem z nich damage dealerów, ani nie robiłem teama pod nich, więc byłoby całkiem spoczko, myślę. Pięknie. I jeszcze dosłownie troszkę i będziemy mieć 10 AR-kę. To jest nasz pierwszy kamień... O, dzień dobry. Nasz pierwszy kamień milowy. A to nie wiedziałem, że tu jest ta skrzynka. Halo, oznaczcie sobie, jeżeli ktoś ten nie ma tutaj, że tu jest... Że tu są marchewki, które warto pozbierać. I skrzynka jest, jak coś. Z tamtej strony, to idziemy sobie po to. Spin to win. Ej, no Elka na C6 zrobiłaby niesamowitą robotę. O nie. Okej, okay. Season's Greeting. Zrobiłem jakiś achievementik totalnie niechcący. No właśnie, czy to ma sens wyszowania na jakichś tam innych, przede wszystkim pięciogwiazdkowych? White Iron Greatsword. To jest jedna z tych broni, którą niechcący potem tracicie. Dlatego bardzo warto sobie to wszystko, słuchajcie, w pewnym momencie utkować. Pięknie. Oh yeah, mamy to, 10, słuchajcie, 10. Także oficjalnie łyszowanko. Okej, okay. Ostatnie 8 łyżków na banerze. Co dostaniemy? Co dostaniemy? Na pewno Noelkę dostaniemy. Chociaż cholera go wie. Zrobimy skipa. Nice! Najsik! O kurde! O kurcze! Kozacko! I dostajemy jeden mieczek więcej. O kurde! Ale kozacko, dobra. Więc w tym momencie robimy tak, tak i najprawdopodobniej zrobimy sobie tak. Tutaj niestety nie połyszujemy, ale możemy na standardzie łyszować. Mamy 8, więc łyszujemy wszystkim, co mamy. Mhm. Troszkę bronik wyleci, także dobrze, bardzo dobrze. Wszystko nam się bardzo przyda. Okej. Trójeczka. Jeszcze 3 nam zostało. No, wybaczcie, że tak szybko, ale naprawdę, naprawdę jestem wykończony dzisiaj. Przez to, że nie spałem praktycznie całą noc. Naprawdę źle się czuję już.